Cześć, jesteśmy w katowickim spotku na IEM. No, bardzo tu dzisiaj smutno, jak widzicie, wygląda tak, jakby się dopiero co miało przygotowywać, a to już jest właściwie pierwszy dzień, już powinno, te korytarze powinny tętnić życiem, jak widzicie, jest prawie pusto. Wpuszczani są jedynie dziennikarze i ewentualnie wystawcy. Jak się bawię na tegorocznym IEM? No, powiem szczerze, czuję się, jakbym chodził po szpitalnych korytarzach, chociaż to jest złe porównanie obecnie, bo pewnie tam jest większy ruch niż tutaj. No tu jest po prostu pusto. Pusto, no absolutnie pusto. Tu się nic nie dzieje. Wygląda, jakby się nic nie działo. Podejrzewam, że to chyba będą najsmutniejsze faktycznie targi IEM w historii. Co będzie dalej, no nie chcę, nie chciałbym być w skórze zawodników, którzy będą musieli grać przy pustej widowni, bo jak zaraz się przekonacie, ja już tam byłem, w audytorium StarCrafta, gdzie normalnie rozgrywane są, prowadzone są rozgrywki, a również jest pusto, pusto, tam tylko wiatr praktycznie wieje, nic więcej. Za chwilę rozpocznie się ceremonia otwarcia IEM 2020. Niewątpliwie jest to najjaśniejsza część pierwszego dnia tej imprezy. Co prawda dziś odbędzie się ona bez publiczności, ale my tam wejdziemy, pokażemy Wam, jak to dziś będzie wyglądało. No niestety nie była to najbardziej spektakularna ceremonia otwarcia w historii IEM, no ale skoro miejsca publiczności były puste, dobrze, że była taka, jaka była. Fajna ścianka, a taka idealna na podsumowanie turniejów. Stanęliby tutaj zawodnicy, ludzie pstrykaliby fotki, tylko na tą chwilę wygląda to, że tych fotek no nie będzie miał kto pstrykać. Jak na pierwszy dzień, no to jest słabo. No słabo, no niestety. Zobaczymy, jak IEM będzie wyglądał w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że to będzie wyłącznie jeden przypadek, ale na razie, jak na pierwszy dzień, to chyba najsmutniejszy IEM w całej historii tej imprezy.